Witam Państwa po krótkiej przerwie. Teraz zmiana tematu na bardziej optymistyczny. Ze mną Paulina Lupa, stylistka przede wszystkim. Przede wszystkim fotograf i choreograf. O, i choreograf, to o tym nawet nie wiedziałem, ale także i marzycielka. Tak, marzycielka i marzycielka, która spełnia swoje marzenia. Super Ciebie poznać w takim razie, jeżeli spełniasz swoje marzenia. Miło mi również. Spełniasz swoje marzenia, to więcej takich ludzi chciałbym poznawać. Jak to się dzieje? Powiem Ci, że ja też i rzeczywiście zauważam, że jest ich bardzo mało. Dlaczego? Nie wiem, może dlatego, że ludzie się boją spełniać swoje marzenia? A może boją się marzyć? A może? Albo wydaje mi się, że jest tak, ludzie lubią marzyć, ale o takich naprawdę odległych marzeniach, których nawet nie biorą na serio. Takich mało osiągalnych, a gdzieś tam nie spełniają tych, które są osiągalne, które tak naprawdę może, bo niektórzy mogą marzyć o filiżance dobrej kawy, tak? I mogą po prostu iść do tej kawiarni i spełnić to marzenie, ale co tam? No właśnie, oni uważają, że chyba to nie jest marzenie. No jak można marzyć o filiżance? My chyba w tym społeczeństwie mam jakiś problem po prostu w Polsce, że mam takie wrażenie, że gdzieś tam nasi rodzice, kiedy były czasy komuny, nie mogli pewnych rzeczy spełniać, prawda? No, były takie czasy, jakie były. Kto mógł, to się przebijał jednym słowem za żelazną kurtę, można tak powiedzieć, ale chyba oni trochę zrezygnowali i później gdzieś tam to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Także jeśli niektórym się udało na przykład, czy to wyjechać za granicę, gdzieś zobaczyć coś innego, bo szczególnie właśnie podróże, tak jak mówi się, podróże kształcą, tak? Zmieniają tą świadomość, no to gdzieś tam wpajają po prostu tym dzieciom, że można. Chociaż zauważam już coraz więcej tej młodzieży w tej chwili, która naprawdę mocno zaczyna spełniać swoje marzenia i zaczyna spełniać albo wierzyć w siebie, o, może w ten sposób. No właśnie, bo to są dwie różne rzeczy, marzyć o czymś, a zacząć to spełniać. Tak, dokładnie. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli o czymś marzę, to marzenie szybko musi stać się moim celem, do którego dążę. Tak, a często jest tak, że ludzie nie celebrują drogi do tego marzenia, czy do tego celu. Bo chyba już sama droga do celu powinna być naszym celem, a nie osiąganie tego celu. Tak, dokładnie. Bo często jest tak, że dobra, osiągamy ten cel, czy to marzenie i okazuje się, że czujemy pustkę. A to właśnie ta radość dążenia do tego powinna być tym spełnieniem, a tak naprawdę gdzieś tam zdobycie tego celu powinno być jakby tylko wisienką na torcie, tak naprawdę, jak to się mówi. Także ja przynajmniej tak to odbieram i tak to widzę i tak to jakby realizuję w swoim życiu. Jak możemy to zmienić? Bo widzę, że przyniosłaś kilka książek, które mogłyby zmienić nasz trochę światopogląd. Tak, ja na przykład jestem zwolennikiem czytania, bardzo lubię czytać książki. Może większość osoby powiedziała, że ja nie mam czasu, tak, bo tyle gdzieś się dzieje, nie mam kiedy. Ja też nie mam kiedy, ja też dużo pracuję, uwielbiam swoją pracę, ale robię to w nocy po prostu. Ja też tak mam, że czytam najczęściej w nocy, ponieważ mój dzień jest tak napchany zajęciami i tym, co muszę zrobić. Chociaż ja nawet nie pracuję. Ja zawsze bawię się tym, co robię, a ludzie mi jeszcze za to płacą. No, to mamy tak samo. To mamy tak samo, także chyba, że są takie momenty, kiedy na przykład książkę mam przy sobie, jestem tak nią zafascynowana i tak szybko potrzebuję zmiany, że nawet ją noszę w torebce i gdzie tylko mam wolną chwilę, to po prostu ją czytam. No i co tutaj mamy za książki? Ja przyniosłam, dzisiaj? Tak jak sam powiedziałeś, klasyk. Oczywiście jest książka i film. Niektórzy dziwnie na ten film patrzą, czy na książkę, ale jest dużo osób, które mówią, że bardzo dużo im to dało, jednak to jest totalna zmiana świadomości, że jednak mamy wybór, że jednak możemy coś zrobić, a nie że musimy się godzić na ten los. Wolę film osobiście, pomimo że uwielbiam czytać książki, ale wolę film. Film jest bardzo fajnie zrobiony, jest nawet z lektorem polskim, więc ktoś, kto nawet nie lubi czytać. Ja nie lubię. Oczywiście film najpierw dostałam właśnie w wersji z napisami, już byłam zafascynowana, ale musiałam go podzielić na kilka części, bo było tyle informacji, że mój mózg po prostu nie mógł tak szybko tego po prostu przyswajać. Obejrzałam go kilka razy oczywiście z polskim lektorem w większości. Niesamowicie zmienił moje podejście do życia. Książkę również też posiadam, czasem do niej wracam, jak gdzieś coś chcę na szybko albo coś komuś podpowiedzieć.
Ale naprawdę, no to jest podstawa. To jest podstawa zmiany naszego toku myślenia, bo tak naprawdę to my tworzymy własną rzeczywistość i to jest niesamowicie przecudownie, bardzo prosto pokazane. Wiesz, co mnie zaskoczyło, że w filmie lektorzy to są dość znani aktorzy, a sam film nie był promowany jakoś specjalnie. To znaczy, powiem tak, to nawet nie, że aktorzy, to są osoby, które po prostu to praktykują. O właśnie. To nawet nie chodziło o zatrudnienie aktorów, tylko naprawdę, bo ja teraz między innymi właśnie drugą książkę, którą przyniosłam, to jest książka Joe Vitale. On występuje Vitale. Także w tym, tak, w tym filmie. Tak, Vitale, jak to ostatnio usłyszałam. To jest tak, on występuje tam, to jest osoba, która przez 15 lat była, można powiedzieć, bezdomny, zresztą ma duże problemy finansowe. No i tak naprawdę swoim własnym rozwojem no doszedł naprawdę bardzo daleko, zarabiał bardzo duże pieniądze, ale pieniądze, jak to się mówi, może szczęścia nie dają, ale szczęściu pomagają. Pomagają. W każdym razie jest rzeczywiście praktykiem i osobą szczęśliwą, bo już chyba piątą książkę jego czytam. W każdym razie rzeczywiście on tam również mówi o swoich doświadczeniach. No ja jestem zafascynowana jego pisarstwem. Robi to w bardzo łatwy sposób, bardzo dostępny, mówi o swoich doświadczeniach. Do mnie takie osoby przemawiają, bo ja nieraz się spotkałam, że na przykład, nie wiem, czy jacyś psychologowie piszą książki, czy coś mówią, a często mają jakieś swoje problemy, tak? Z którymi sobie nie mogą dać rady, a radzą nam, jakby nie było. To jest najgorsze, co można zrobić. Trochę hipokryzja. Ale tak jest. I przynajmniej ja mam takie doświadczenia. Nie znam osobiście tej osoby, chciałabym oczywiście ją poznać, ale no, pewne rzeczy się po prostu czuję i z wielu stron gdzieś tam mam te potwierdzenia, że stosuję to, co piszę i to jest najważniejsze. Nie? To może nie mówmy już o książkach, tylko o samej technice. To w takim razie jak marzyć na podstawie na przykład tego, co jest napisane w tych książkach? Dajmy taką receptę naszym widzom. Receptę? Na szczęście. Ja na przykład zaczynałam od jakby stworzenia tablicy moich marzeń. Mhm. Jak to wygląda? Mam swoją tablicę korkową powieszoną u siebie w biurze i tam na takie jakby pineski przypinam sobie czy to wycinki z gazet, czy to jakieś tam wydruki z internetu. I co się tam znajduje? Różne rzeczy. Jakieś dwa samochody fajne. Nie, żeby mój nie był fajny w tej chwili, bo ja go kocham. Ale mam jakieś tam swoje marzenia na przyszłość. Na przykład spełniony telefon, iPhone, który po prostu wisiał też na tablicy i się spełnił, więc został przewieszony na tablicę spełnionych marzeń, tak? No też koncerty, dużo jeżdżę na koncerty. Nie sądziłam, że na koncertach jest tak niesamowita energia, tak cudowni ludzie po prostu przychodzą, tak cudowni ludzie tworzą. W ogóle jestem tak zafascynowana muzyką, chociaż nigdy nie brałam udziału w tworzeniu muzyki, ale stwierdzam, że to jest naprawdę coś niesamowitego. Aż jak chce się żyć, jak na ciebie patrzę. Jesteś tak zafascynowana tym, o czym mówię. Dziękuję ci bardzo, ale jestem naprawdę, powiem ci, tak różny rodzaj muzyki zaczęłam słuchać, że aż sama jestem zaskoczona swoimi reakcjami wręcz. Fajnie, że były osoby w moim życiu, które mi po prostu pokazały, że można się z tego cieszyć, ale też z drugiej strony ja musiałam się otworzyć na to i zacząć doceniać po prostu te osoby. Sama wiem, jak tworzę, między innymi jak fotografię robię, czy prowadząc z różnymi osobami metamorfozy, czy nawet robię jakieś pokazy mody, czy wybory mis, wiem, ile to energii mnie kosztuje, żeby zrobić coś niesamowitego i coś cudownego, żeby się jeszcze innym podobało i jeszcze, żeby inni w tej energii, euforii po prostu przebywali. Wróćmy do tablicy korkowej. Tak, tablicy. Wieszasz tam sobie różne rzeczy. Tak, wieszam. I co dalej? No i wizualizuję. Wizualizuję. Na przykład to, jak siedzisz w tym nowym samochodzie. Na przykład. Siadam i wyobrażam sobie, że jest piękna skóra, tak jak tutaj. O, jak już bym był w tym samochodzie. Tak, dokładnie. Ale dowiedziałam się właśnie fajnej rzeczy, bo wiele ludzi myśli o czymś, że chciałoby, ale to jest puste. Tam trzeba dodać emocje. Dopiero wtedy zaczyna się spełniać to marzenie. Trzeba je poczuć. A my jesteśmy jak w tym filmie, taki oglądałam kiedyś, Equilibrium.
Mhm. Nie wiem, czy sobie przypominasz. W każdym razie tam wszyscy byli tacy nieczuli, tak? Na jakichś tam tabletkach, czy jakichś pigułkach, coś tam. W każdym razie właśnie chodziło o to, żeby się obudzić, żeby właśnie zacząć czuć, być wrażliwy na drugiego człowieka, być wrażliwy w ogóle na swoje uczucia. I wtedy, jak te emocje występują, dopiero docierają do nas po prostu jakieś te rzeczy, które można zacząć spełniać. To jest taka trochę manipulacja samym sobą. Nazwij to jak chcesz. W każdym razie mamy niesamowite narzędzie w nas samych. To jest nasz umysł, który albo nas zdołuje, albo nas wywinduje, jak ja to mówię, tak? Do góry. Wszystko zależy od tego, ale najważniejsze jest, żeby dotrzeć też do tego głosu wewnętrznego. Ja nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły psychologii, tak? Bo żebyśmy się za chwilę nie zakręcili, albo żeby ktoś nie pomyślał coś czegoś, albo źle zrozumiał, bo nie o to chodzi. Zresztą nie mam takich uprawnień, a ludzie często chcą papierki widzieć, że... No właśnie, tak jakby papierek potrafił rozwiązać mój wcale problem. Wcale nie. Ja jestem praktykiem. Ja po prostu ćwiczę pewne rzeczy na sobie, widzę, że to się spełnia. I że działa. Że działa, owszem, ale... spotkałam się również z takimi marzeniami, które na przykład nie mogłam się dalej przebić. Nie mogłam iść... Wiesz, o co chodzi, że po prostu jakaś ściana stała i nie możesz iść dalej, tak? Mhm. I przeczytałam właśnie fajne książki, którą polecił mi znajomy, że właśnie z podświadomości pewne rzeczy musimy wywalić, jakby zlikwidować, skasować, nie wiem, każdy nazwie to wyzerować, każdy to inaczej nazwie, ale chodzi o to, żeby właśnie wyczyścić to, tak jak robimy to w komputerze, tak? Musimy od czasu do czasu przeczyścić dysk, żeby komputer działał, bo inaczej muli i nie chce chodzić. Nie chce. Tak samo mamy z nami, tylko my tego nie robimy. My musimy oczyścić swoją głowę. Ja właśnie stosuję tą metodę według tej książki, którą sobie przeczytałam. Zresztą jestem zafascynowana. Pierwszy raz zdarza mi się, żebym drugi raz czytała książkę. I czytam ją, jakbym czytała ją na nowo, jakby na nowo była pisana. Niesamowite uczucie. Ale druga sprawa to jest, jeśli zaczęłam spełniać swoje marzenia, zaczęła rosnąć energia. Czyli... dążysz do jakiegoś celu, tak. Osiągasz cel, jest ta nagroda. Osiągnęłaś cel, no to tak. Masz wyższą energię, żeby wystartować do kolejnej rzeczy. Dokładnie, ale z drugiej strony też trzeba umieć się cieszyć tym zdobytym celem, tak? Bo często jest tak, no dobra, zdobyte, teraz następny. Bez emocji. Nie o to chodzi, tak? Pocelebruj też tą chwilę, tak? Idź sobie na kawę, postaw sobie ten, kup sobie coś z tej okazji, ja tak? Ja też lubię dawać sobie różnego rodzaju prezenty. No właśnie. Na przykład miałem bardzo udany dzień, nawet chociaż ciężki, ale mówię, a zrobię sobie dzisiaj prezent, sam dla siebie. Dzisiaj sobie zrobiłeś prezent? Dzisiaj już tak, a zaraz niedługo będzie jeszcze jeden. O, a możesz zdradzić? Nie mogę. O kurde, jaki tajemniczy. Ja też sobie dzisiaj zrobiłam prezent, jakby nie było. Doceniam siebie po prostu za to, że pracuję nad sobą, że mi wychodzi, że jestem coraz szczęśliwsza. Tak naprawdę każdy z nas dąży do szczęścia. Tylko my nie dajemy sobie po prostu tej szansy. Powiem ci, że ostatnio była u mnie klientka, której robiłam sesję zdjęciową, która no, cały czas gdzieś tam jest z tyłu mojej głowy, bo podziwiam ją, co ona zrobiła. Otóż jest młodą osobą. Nie dosyć, że przyszła do mnie na sesję zdjęciową, a jest osobą niepełnosprawną. Czyli udało jej się w jakiś tam sposób przy pomocy innych ludzi bliskich wdrapać do mnie na pierwsze piętro, żeby tą sesję zrobić. Z koleżanką właśnie Karoliną zrobiłyśmy jej tutaj fryzurę, makijaż, zrobiliśmy jej stylizację. Byłam mega zadowolona, ale tam właśnie na tej sesji się dowiedziałam, że ta dziewczyna pomimo swojej niepełnosprawności i naprawdę z jakiejś blokady ruchowej, ona skoczyła ze spadochronu. Brawo. Ze spadochronem. Po prostu... Ona mi tak cały czas gdzieś tam, ja po prostu jestem pełna podziwu dla niej, też dla rodziców, że oni się po prostu też zgodzili na to, żeby ona skakała. Ona była taka rozradowana, widać było, jak ona się cieszyła i to było coś niesamowitego. I często jest tak, że osoby, które są zdrowe nie mają tyle problemów, a nie potrafią tak wysoko celować. A tak naprawdę są cały czas w tym takim marazmie marudzenia, takim martwienia się. A po co? Cały czas ta energia jest taka niska ich, prawda? Wszyscy tak, później jak to się mówi, jak te wampiry energetyczne, tak zdzieramy z innych ludzi. A to powinniśmy sami się budować, tak? Tworzyć, żeby ludzie mają takie poczucie, że
wszędzie dookoła nas są problemy. Ja mam takie trochę rozwiązanie dla tych, którzy mają mnóstwo problemów. Otóż, każdy problem ma swoje rozwiązanie. Jak nie ma rozwiązania, to nie ma problemu. Oczywiście. Prosto. Możesz wszystko, jak ja to mówię. Wszystko możesz zrobić. Tylko jest kwestia podejścia. Właśnie, podejście. Chyba codziennie rano powinniśmy ćwiczyć swoje podejście do życia. Tak. To...